Dzień dobry Państwu, witam na kolejnym, ostatnim niestety już w tym cyklu wykładzie Wszechnicy Żywieniowej. Wykład poprowadzi pani dr Małgorzata Jałosińska, także od razu dziękuję serdecznie pani doktor za przyjęcie zaproszenia i udziału właśnie takiego aktywnego we Wszechnicy. Jak zwykle można na niej polegać, bo już nieraz występowała tutaj i przedstawiała ciekawe informacje dotyczące ogólnie pojętej mikrobiologii i związanej z żywieniem człowieka. Człowieka. I tego właśnie będzie dotyczył ten dzisiejszy wykład, żywność jako źródło zakażeń wirusowych. No, o wirusach to niestety od kilku lat sporo słyszymy. Na szczęście już kończy się nawet ten stan zagrożenia epidemicznego zakażeniem wirusem SARS-CoV-2-COVID-19. No ale jednak wirusy na co dzień z wirusami mamy do czynienia, także niestety w pożywieniu mogą się znajdować i stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia. A jako, że temperatury wysokie już dzisiaj, a pewnie też przez kolejne 2 miesiące możemy mieć do czynienia z takimi właśnie wysokimi temperaturami, to zagrożenie może być no, istotne prawda, zakażona żywność może stanowić źródło zakażenia naszego organizmu i choroby. Także zapraszam do wysłuchania tego ostatniego wykładu i przekazuję mikrofon pani doktor. Dziękuję bardzo za zapowiedzenie mnie i mojego wykładu. Tak już na przyszłość, ponieważ mam pierwszy wykład po pandemii, bardzo gorąco namawiałabym osoby, które być może, mam nadzieję, oglądają tutaj mój wykład i oglądały wszystkie poprzednie online'owo, abyście Państwo przychodzili stacjonarnie, bo to jest zupełnie co innego jednak wysłuchać stacjonarnie. Dla niektórych ważne, żeby wyjść z domu, żeby mieć okazję wyjścia z domu, zobaczyć się z innymi ludźmi, to jest niesamowicie ważne. No i tutaj taki bezpośredni kontakt na zasadzie, nie wiem, pytania, odpowiedzi, czy wzrokowy, no też jest niesamowicie ważny. Także wszystkich Państwa, większości niestety witam tych zgromadzonych przed swoim komputerem w domach. Żywność jako źródło zakażeń wirusowych, ponieważ natura wirusów, czy to wirusów, które są przenoszone przez żywność, czy innych, taka ogólna jest bardzo zbliżona, to ja pozwolę sobie najpierw podać takie ogólne informacje dotyczące wirusów. Tak jak Państwo widzicie, nazwa po raz pierwszy została wprowadzona, termin użyty przez ojca mikrobiologii, czyli przez Pastera, który zajmował się wirusem wścieklizny i zresztą skonstruował pierwszą szczepionkę, właśnie szczepionkę przeciwko wściekliźnie. Ale tak naprawdę jeszcze w tamtych czasach, aż do 1930 roku, wirusy były uważane jako jakieś tam czynniki, które przechodzą przez filtry bakteriologiczne. Znano wtedy bakterie, był już skonstruowany mikroskop świetlny, oglądano bakterie pod mikroskopem, wiele już na ich temat wiedziano, ale no, i były też filtry bakteriologiczne. I nagle okazało się, na przykład przy okazji doświadczenia, które tutaj jest wymienione, rok 1890, odkrycie, ale jeszcze takie może trochę w cudzysłowie, pierwszego wirusa, był to wirus roślinny mozaiki tytoniowej. Bardzo proste doświadczenie wykonano. Otóż, ponieważ wirusy dla roślin powodują głównie zmiany w liściach, nie wiem, plamisto, dźwięknięcie, zwijanie, przesącz z takich chorych liści przefiltrowano przez filtry bakteriologiczne, spodziewając się, no, że właśnie ten czynnik zakaźny, który znano, czyli bakterie, będzie zatrzymany na tych filtrach i tym przesączem smarowano zdrowe rośliny. I cóż się okazało? Okazało się, że te liście również chorują. Czyli właśnie na tej podstawie wysnuto wniosek, że istnieje jednak coś mniejszego od bakterii, co przechodzi przez filtry bakteriologiczne. Ale tak naprawdę
wirusologia, rozwój wirusologii ruszył wraz z odkryciem mikroskopu elektronowego, bo dopiero w takim mikroskopie można było oglądać wirusy, czyli to jest rok 1930. Tutaj tak dla zobrazowania różnica wielkości różnych komórek. Tutaj jest kawałek nawet, tylko niecała komórka krwinki czerwonej ludzkiej. Tutaj na dole typowa bakteria, jest to bakteria Escherichia coli. Chociaż wielkość bakterii podajemy, tutaj mamy wielkość w nanometrach, wielkość bakterii podajemy w mikrometrach. Mikrometr jest to milionowa część metra. A więc wielkość takiej bakterii to średnio tutaj akurat 1 do 3 mikrometra, w zależności od tego, czy jest to średnica, czy długość. Natomiast jest to podana wielkość bakterii w nanometrach, bo wielkość wirusów podajemy w nanometrach, a nanometr jest to miliardowa część metra, czyli 10 do potęgi minus 9. Budowa. No, wirusy ze wszystkich mikroorganizmów, bo oczywiście wirusy są mikroorganizmami, jest najprostsza. Jest to po prostu kwas nukleinowy, jaki, to ja jeszcze do tego wrócę, dlatego że właśnie ten rodzaj kwasu nukleinowego w dużym stopniu stanowi o systematyce wirusów, a więc kwas nukleinowy po prostu w otoczce białkowej. Tę otoczkę nazywamy kapsydem. Kapsyd składa się z takich małych podjednostek, które nazywamy kapsomerami. I dla większości wirusów tak zwanych nagich jest to już cała prosta budowa. Niektóre wirusy, no już nie te nagie, nazywamy je wirusami osłonkowymi, jeszcze na powierzchni kapsydu zawierają osłonkę białkowo-lipidową i co ciekawe, elementy składowe tej osłonki pochodzą na przykład ze składników naszej błony cytoplazmatycznej. Dlaczego tak się dzieje, później to wytłumaczę. I dodatkowo jeszcze, no najczęściej właśnie te wirusy, czy może nawet głównie, czy jedynie wirusy osłonkowe, zawierają jeszcze różne wypustki. No i już, czyli już wiemy, że mamy wirusy nagie, wirusy osłonkowe. I teraz co, jaka jest różnica między nimi, na przykład we wrażliwości na czynniki środowiskowe. Otóż wirusy nagie, i tak już od razu nadmienię, że wirusy, które są przyczyną zatruć pokarmowych, a więc są przynoszone przez żywność, są właśnie wirusami nagimi, są bardziej odporne na różne czynniki środowiskowe, na przykład na pH, na niskie pH, na przykład naszego soku żołądkowego, a więc bardzo dobrze pokonują tę barierę, o wiele lepiej niż bakterie będące przyczyną zatruć. No i są odporne na różne, no jednak dla mikroorganizmów negatywne czynniki związane z no, przechodzeniem przez przewód pokarmowy. Dodatkowo jeszcze te nagie wirusy są odporne na różne zewnętrzne czynniki środowiska, na przykład na wysuszenie. Dość długo mogą przetrwać jako potencjalnie aktywne właśnie w tej formie wysuszone gdzieś na zewnątrz organizmu oczywiście. Osłonkowe, bardziej wrażliwe, to też, ponieważ ja nadmienię nieco tylko na temat wirusa SARS-CoV-2, no trudno jakby nie wspomnieć o nim, no oczywiście nie ma on związku z przenoszeniem przez żywność, no ale jeszcze bliska nam jest pandemia, zresztą jest on jeszcze obecny przecież w naszym środowisku. Jest to wirus osłonkowy i wirusy osłonkowe generalnie najlepiej przetrwają w środowisku wodnym, a więc dlatego najczęściej są przenoszone drogą kropelkową, czy przez krew, czy różne inne wydaliny, wydzieliny, na przykład człowieka. Oprócz tej, coś chyba za blisko mikrofon trzymam, oprócz
tutaj tej prostej budowy przedstawionej, wiele wirusów zawiera jeszcze swoje różne własne enzymy, które no, pomagają im rozmnożyć się w komórce gospodarza. Jest to na przykład odwrotna transkryptaza w retrowirusach, ja o tym jeszcze będę za chwilę mówić, czy różne inne enzymy, które pomagają w replikacji genomu, czy w translacji, czyli przepisaniu informacji z mRNA na białka. Podstawowe właściwie dla człowieka dwa podstawowe kształty, to jest kształt sześcienny, czyli ikozaedralny, wygląda to taki wirus właśnie w ten sposób się tutaj jego budowa wygląda. W środku widzimy kwas nukleinowy, no i właśnie ten kapsyd na zewnątrz złożony z tych pojedynczych kapsomerów, czyli kształt sześcienny albo kształt helikalny, cylindryczny, który wygląda w ten sposób. Jest to po prostu taki dłuższy, jakby nitkowaty nieco wirus. Natomiast zawsze w środku kwas nukleinowy, na zewnątrz kapsyd. Jeszcze są wirusy dla bakterii, o których ja już tutaj zupełnie nie będę mówić, bo bakterie też mają swoje wirusy, nazywamy je bakteriofagami albo w skrócie fagami. One, niektóre z nich mają już taką złożoną budowę, inna budowa główki, inna ogonka. No i teraz, jaki kwas nukleinowy może być wewnątrz wirusa? A i to związane jest właśnie z systematyką, tak jak już wspomniałam. Otóż wyróżniamy dwie główne grupy wirusów. Są to wirusy, które zawierają DNA, ale tutaj mogą zawierać DNA albo jednoniciowe, albo dwuniciowe, albo koliste, albo liniowe, albo wirusy RNA, również albo jednoniciowe, albo dwuniciowe. To są takie dwie główne grupy. Ale tak jak Państwo widzicie w punkcie drugim, jest jeszcze jedna, no taka specjalna, ale bardzo niebezpieczna grupa. Są to wirusy, które są określane jako wirusy RNA-DNA. Co to oznacza? Są to na przykład wirusy onkogenne albo wirus AIDS. Są to wirusy, które poza komórką żywiciela swojego zawierają RNA, natomiast po wniknięciu do komórki żywiciela na matrycy RNA powstaje DNA. Jest to zjawisko, które nie występuje w naszym organizmie. W normalnych warunkach to DNA jest matrycą dla RNA, konkretnie dla mRNA, i ten proces nazywamy transkrypcją, a tu jest odwrotnie. Matrycą jest RNA, dlatego ten proces nazywa się odwrotną transkrypcją, a enzym, który za to odpowiada, nazywany jest odwrotną transkryptazą, i ten enzym już wirusy, ponieważ nie ma go w naszych komórkach, a wirusy wykorzystują wiele naszych własnych enzymów, już musi nieść ze sobą i wprowadzić go do komórki żywiciela. Jeszcze chwilkę przy systematyce rodziny, i to jest też troszeczkę inaczej niż w przypadku bakterii. U bakterii wszystkie nazwy systematyczne, czy to jest rodzina, rodzaj, gatunek, piszemy kursywą. W przypadku rodzin wirusów nie piszemy nazwy rodziny kursywą, podobnie jak gatunku, kursywą piszemy tylko nazwę rodzaju. Gatunki, zazwyczaj jest to grupa wirusów, która jest związana na przykład z jednym gospodarzem albo z tym samym środowiskiem bytowania. No i właśnie, no może też od tego powinnam zacząć, że wirusy są absolutnie wewnątrzkomórkowymi pasożytami, czyli nie będą się rozmnażać, jeżeli nie znajdą się w żywej komórce. I to, co tutaj chyba też dalej tak będzie związane z tym kolejny slajd, czyli podział. Czyli potrzebują żywej komórki człowieka, zwierzęcia, rośliny albo bakterii. Co to oznacza? Oznacza to, że poza komórką żywą no, są właściwie tylko cząstką nieożywioną. Dlatego bardzo często o wirusach, które znajdują się na zewnątrz gospodarza swojego, mówimy, że są to cząstki wirusowe.
Nie jest to wtedy organizm, dlatego że nie ma własnego metabolizmu. No tylko oczywiście w zależności od wirusów może przetrwać jako ten potencjalnie aktywny w tym środowisku zewnętrznym, no dłużej bądź krócej, to zależy od środowiska i od wirusa. Na przykład wirusy przenoszone drogą pokarmową, przenoszone przez żywność, są bardzo oporne na mrożenie, czyli na przykład w żywności mrożonej bardzo długo mogą przetrwać jako potencjalnie aktywne, również stosunkowo długo w żywności chłodzonej. No, są natomiast, oprócz jednego wyjątku, o którym będę mówić, są dość wrażliwe na warunki obróbki termicznej. Nie potrzebują aż tak wysokich parametrów obróbki termicznej. Większość wirusów to jest maks 65 stopni średnio, także to nie są naprawdę jakieś bardzo drastyczne warunki obróbki termicznej. Czyli już wiemy, że wirusy, które są na zewnątrz organizmu, są nieżywe, nie są organizmami, nie mają własnego metabolizmu. No, dopiero stają się organizmami po wniknięciu do komórki gospodarza. Ale jeszcze może pozostaniemy chwileczkę przy tych wirusach w środowisku zewnętrznym, ponieważ nie są wtedy organizmem, więc nie są ruchliwe i nie rozmnażają się. I to jest bardzo ważna różnica. Wszystkie inne mikroorganizmy, z którymi możemy zetknąć się w żywności, czyli bakterie, pleśnie, drożdże, oczywiście w tej żywności rozmnażają się w zależności od warunków. Wirusy nie są organizmem w żywności, a więc się nie rozmnażają, czyli to są jedyne mikroorganizmy, które w żywności się nie rozmnażają. Ale pamiętajmy o tym, że żywność jest doskonałym wektorem przenoszenia wirusów i mimo, że one tam się nie rozmnażają, no to mogą dość długo czasami przetrwać jako właśnie te potencjalnie aktywne. Jakie wyróżniamy wirusy? Ja już o tym wspomniałam. A więc teraz może przejdziemy do cyklu życiowego wirusów. Wirus wnika do komórki gospodarza swojego i najpierw musi dojść do adsorpcji wirionu. To jest nowe pojęcie. O wirionie mówimy jako o postaci dojrzałej wirusa, już tej w pełni zbudowanej. Czyli warunkiem zadziałania wirusa na nasz organizm jest jego adsorpcja na komórce docelowej. Czyli oznacza to, że to nie jest tak, że wnika sobie taki czy inny wirus i on ulega adsorpcji do jakiejkolwiek komórki w naszym organizmie. Do jakiej ulegnie adsorpcji? Do takiej, która posiada dla niego receptor na swojej powierzchni. Czyli tak, to jest na zasadzie klucza i zamka. Musi być to bardzo swoiste połączenie. Receptory na swojej powierzchni mają tak zwane białka przylegania o konkretnej budowie. Na przykład wirusy osłonkowe zazwyczaj gdzieś na powierzchni wypustek różnych, nawiążę tutaj do SARS-CoV-2, bo wszyscy Państwo pewnie pamiętacie zdjęcia, ja też będę pokazywać, ale zdjęcia tego wirusa z tą charakterystyczną wypustką w postaci korony i na powierzchni tej wypustki znajduje się glikoproteina S i to ona odpowiada za tę przyczepność. To jest białko attachment, czyli przylegania. Przylegania. No, ale też i komórka docelowa musi mieć ten zamek, czyli musi mieć receptor, do którego będzie pasować to białko przylegania.
No i teraz niektóre wirusy są bardzo specyficzne i ulegają adsorpcji tylko do konkretnych komórek, na przykład, nie wiem, wirus AIDS do konkretnych komórek naszego układu odpornościowego. Są takie, które ulegają adsorpcji do różnych komórek, na przykład wirus SARS, jak już tutaj go wspomniałam, nie tylko do komórek naszego układu oddechowego, ale także do komórek układu pokarmowego, na przykład, czy nabłonka naczyń krwionośnych. Więc to różnie bywa, jeżeli chodzi o tę swoistość. Ale musi nastąpić adsorpcja, czyli białko przylegania musi dopasować się do receptora na powierzchni docelowej komórki. Po adsorpcji mamy penetrację. Tutaj chodzi głównie o penetrację kwasu nukleinowego, który musi się dostać do wnętrza docelowej komórki. I teraz wygląda to głównie w taki dwojaki sposób. To znaczy albo penetracji do wnętrza, do cytoplazmy docelowej komórki ulega tylko kwas nukleinowy, a kapsyd, ewentualnie osłonka z wypustkami zostaje na zewnątrz i po jakimś czasie jest odrzucona z powierzchni komórki i może być na przykład wtedy wykryta różnymi testami, na przykład serologicznymi. Albo jest tak, że cały wirus przedostaje się do cytoplazmy i dopiero wewnątrz cytoplazmy następuje taki proces, który nazywamy odpłaszczeniem, odpłaszczeniem, czyli z tego kwasu nukleinowego zostaje zdjęty jak płaszcz właśnie kapsyd, ewentualnie zasłonką. I on też po pewnym czasie może być wyrzucony na zewnątrz komórki. Ale najważniejsze, że zostaje kwas nukleinowy. I teraz w przypadku wirusów DNA, DNA przedostaje się poprzez pory jądrowe do jądra komórki docelowej, natomiast RNA, natomiast RNA pozostaje w cytoplazmie. No i dochodzi do przestrojenia całego funkcjonowania komórki, do której wniknął wirus. Właściwie dochodzi do tego, że komórka już przestaje działać na swój koszt, tylko działa na koszt wirusa, mianowicie wirus wykorzystuje enzymy tej komórki, wykorzystuje jej szlaki metaboliczne. W jakim celu? No po to, żeby odtwarzać swoje nowe składniki strukturalne, czyli DNA albo RNA, czyli dochodzi do replikacji, oraz wirusy korzystają z rybosomów komórki, na których to rybosomach komórki docelowej dochodzi do syntezy białek wirusowych. I to jest etap, który tutaj jest nazwany jako faza wegetatywna, czyli wewnątrzkomórkowa, czyli jeszcze nie mamy w pełni zbudowanych wirionów, mamy dopiero etap odtwarzania nowych składników, nowych elementów strukturalnych i wtedy wirusy nie są widoczne w komórce. Czyli na przykład jeżeli wykona się preparat histopatologiczny, nie wykaże on obecności wirusów w tkankach, jedynie można wnosić na podstawie objawów o obecności wirusa albo, nie wiem, testów różnych, tak, o których będę mówić. Po tym etapie te wszystkie elementy składowe są składane, gdzie w tym końcowym etapie już powstają nowe wiriony, czyli nowe postaci dojrzałe i to jest faza spoczynkowa i już wtedy, na przykład w takim preparacie histopatologicznym już pod mikroskopem można zobaczyć wirusy w danej zakażonej tkance. I tutaj ciekawe jest to, że w jednej komórce może dojść do powstania średnio 100 tysięcy nowych cząstek wirusowych, ale tak naprawdę aktywnych do dalszej wirulencji jest tylko około 1 do 10%. Oczywiście ze 100 tysięcy to i tak jest dość duża liczba. Co się dzieje z tymi pozostałymi? Otóż
podczas replikacji genomu bardzo często dochodzi do, nie są to precyzyjne, tak precyzyjny proces replikacji, jak występuje w naszych komórkach, chociaż i u nas często dochodzi do mutacji, na przykład podczas replikacji. W przypadku replikacji genomu wirusowego bardzo często dochodzi do tych mutacji, czyli tylko 1 albo 10% nowo powstałych cząstek wirusowych jest w stanie zainfekować kolejne komórki. No i ale one się jeszcze muszą wydostać z tej zaatakowanej w cudzysłowie komórki i wydostają się w dwojaki sposób. Albo powodują lizę, czyli natychmiastową śmierć zaatakowanej komórki i właściwie w tym samym czasie wydostają się wszystkie te nowo powstałe, aktywne cząstki wirusowe i to jest proces spontaniczny, albo i to najczęściej dzieje się w przypadku wirusów osłonkowych, dochodzi do tak zwanego pączkowania. Czyli wirusy wydostają się poprzez błonę cytoplazmatyczną, która tak się tworzy taki charakterystyczny pączek. I w tym momencie właśnie te wirusy nabywają składniki z naszej własnej błony cytoplazmatycznej, które będą stanowić ich osłonkę, ale nie dochodzi do śmierci komórki. Czyli często tak się dzieje, że taka komórka, w której doszło do rozmnożenia się wirusów, jeszcze przez jakiś czas jest żywa. A te cząstki powodują zainfekowanie kolejnych komórek. I teraz co się dalej dzieje, to jest wszystko specyficzne dla konkretnych wirusów. Jak długo żyje, tutaj też trzeba powiedzieć, bo chyba tak dokładnie tutaj patogenezy nie mam rozpisanej, że bardzo często te objawy chorób wirusowych, czyli na przykład, nie wiem, jakieś gorączka, dreszcze, na przykład w przypadku przeziębienia, są spowodowane tak naprawdę reakcją naszego układu immunologicznego. Ale tak się też dzieje w przypadku bakteryjnych różnych zakażeń. Ale w przypadku zakażeń wirusowych dochodzi do jeszcze jednej reakcji naszego układu immunologicznego. Często nazywane jest to działanie immunopatologiczne, dlatego że nasze własne komórki, naszego własnego układu immunologicznego niszczą nasze komórki zainfekowane wirusami. I tutaj jakby są takie dwie główne grupy komórek. To są komórki natural killers i limfocyty T cytotoksyczne, czyli też komórki naszego układu immunologicznego niszczą nasze własne komórki, które właśnie są zainfekowane wirusem. Tutaj krzywa wzrostu, tu proszę tylko zwrócić na czas, jak to się szybko dzieje. Około 5 minut penetracja, około 20 minut ta faza wewnątrzkomórkowa i spoczynkowa. No i wydostanie wirusów, czyli tak średnio po około 25 minutach od zainfekowania już uwalniają się nowe cząstki wirusowe i są w stanie zainfekować kolejne komórki. Podstawowe drogi zakażenia to droga pokarmowa, czyli oralno-fekalna i to ta droga właśnie dotyczy głównie wirusów przenoszonych drogą pokarmową, chociaż nie tylko, bo na przykład i droga oddechowa, na przykład w przypadku rotawirusów, o których będę mówić, no tutaj też jest aktywna jako droga zakażenia. No i mogą być również, drogą zakażenia może być również skóra czy krew, a więc wydalane są najczęściej z wydzieliną dróg oddechowych, mówimy o drodze kropelkowej albo z kałem. Jak wygląda właśnie w takim razie ta transmisja, czyli przenoszenie? Ja później za chwilę będę miała slajd z już takimi dokładnymi punktami. Natomiast generalnie możemy tę transmisję podzielić na dwie grupy. Na przenoszenie bezpośrednie, czyli przez
bezpośredni kontakt, czyli na przykład poprzez dotyk powierzchni, która została zainfekowana, poprzez bezpośredni kontakt z osobą chorą. Tutaj wchodzi w grę oczywiście ta droga kropelkowa, czy poprzez, może ja od razu tutaj pokażę ten slajd, czy poprzez kontakt ze skażonym ubraniem przez chorego, czyli bezpośredni kontakt z ubraniem, czy z jakimś sprzętem, z którym chory miał kontakt, albo z wydzielinami chorego, jak ślina czy nasienie. To jest przenoszenie bezpośrednie. Wirusy mogą być również przenoszone pośrednio przez tak zwane nieożywione albo żywe wektory przenoszenia. I żywym wektorem przenoszenia są głównie owady, zwierzęta również, ale głównie owady, szczególnie ssące. A nieożywionym wektorem przenoszenia jest na przykład żywność albo woda. Mogą być również transmitowane też jako droga bezpośrednia przez kontakt płciowy, poród, przetoczenie krwi czy transplantację narządu. Ale również ostatni punkt, proszę zwrócić uwagę, no niestety niektóre wirusy dziedziczymy, znaczy nie dziedziczymy wirusów, tylko dziedziczymy geny. Także to genetyczne, czyli pionowe przenoszenie również tutaj jest dość ważne. Co wirus czyni w naszych komórkach? Hamuje szlaki metaboliczne, hamuje syntezę naszego DNA, RNA, zmienia przepuszczalność błon, no i wreszcie może powodować lizę komórki. Liza komórki jest to taki wieloetapowy proces, który polega najpierw na rozpuszczeniu błony cytoplazmatycznej. No więc oczywiście, jeżeli błona cytoplazmatyczna ulega rozpuszczeniu, no to cała zawartość cytoplazmy wylewa się, mówiąc tak obrazowo, na zewnątrz. No i oczywiście to doprowadza do śmierci komórki. Ale również wirusy mogą aktywować apoptozę. Apoptoza jest to taka programowana śmierć komórki. Wszystkie nasze komórki mają zaprogramowaną śmierć po iluś tam cyklach podziałowych. I tutaj wirusy mogą przyspieszyć właśnie, aktywować tą apoptozę. Ale tutaj też może być i odwrotnie. Komórka zainfekowana może sama zaaktywować apoptozę, co oczywiście wtedy nie jest korzystne dla wirusa, jeżeli to się stanie, zanim on zbuduje, połączy te wszystkie swoje elementy strukturalne, no bo wtedy no, nie wykorzysta w pełni tej zaatakowanej komórki. No i jeszcze mamy różne inne efekty, które nazywamy efektami cytopatycznymi. Wirusy mogą zmieniać kształt komórki, ale mogą na przykład powodować, mówimy, prezentację swoich antygenów na powierzchni naszych komórek. Dlaczego to jest niebezpieczne? Taki antygen wirusowy jest traktowany jako coś obcego dla naszego organizmu. A więc zawsze w takich sytuacjach, jeżeli wniknie do naszego organizmu coś, nazwę to tak ogólnie, coś obcego, antygen wirusowy, bakteryjny czy inny, to wtedy uruchomiana jest cała kaskada mechanizmów naszego układu odpornościowego. A więc jeżeli na powierzchni naszej komórki antygen umieści swój wirus, umieści swój antygen, no to wtedy ta nasza własna komórka jest traktowana jako obca i jest też niszczona już innymi mechanizmami przez nasz własny układ odpornościowy. I to też są ta grupa tego oddziaływania immunopatologicznego.
No i jeszcze bardzo niebezpieczne zjawisko. Dochodzi do powstania syncytiów. Co to są syncytia? Otóż ja mówiłam, omawiając cykl życiowy wirusów, po złożeniu wszystkich elementów składowych dochodzi do uwolnienia nowo powstałych wirusów z komórki. Ale niestety niektóre, no i teraz co się może zdarzyć? No jeżeli wirus może być zaatakowany, mówiąc lakonicznie, przez nasz układ odpornościowy tylko wtedy, jeżeli znajduje się na zewnątrz naszej komórki, tak? A co to, o co tutaj chodzi z tymi syncytiami? Otóż niektóre wirusy omijają ten moment, mają zdolność przedostawania się do sąsiedniej komórki bez jakby wydostania się z tej pierwotnej. Czyli przedostają się do sąsiedniej komórki, dochodzi do zlania się tych dwóch komórek. No i znów normalny cykl, który tutaj już omawiałam, powstają nowe cząstki wirusowe. Następnie znów przedostają się do kolejnej sąsiedniej komórki i powstaje taki komórczak wielojądrowy, co oczywiście chroni tego wirusa przed mechanizmami naszego układu odpornościowego. Także to jest jeden z mechanizmów omijania naszego układu odpornościowego. Jak hodujemy wirusy dosłownie króciutko? No oczywiście zupełnie inaczej niż bakterie, drożdże, pleśnie, które hodujemy po prostu na różnych pożywkach, w warunkach, które bardzo łatwo możemy w większości przypadków stworzyć. No wirusy, no, poprzez to, że one potrzebują żywych komórek, no oczywiście nie możemy hodować w warunkach sztucznych w ten sposób i hodujemy je w hodowlach tkankowych, komórkowych, czy nazywanych kulturami komórkowymi i tkankowymi, albo po prostu w żywych organizmach. Najczęściej wykorzystywane są oseski mysie, czyli takie od razu po urodzeniu, albo w zapłodnionych jajach kurzych. Najczęściej jaja kurze właśnie są wykorzystywane i tutaj jest pokazane są różne drogi wprowadzenia wirusów do wnętrza jaja. Może być to droga dowodniowa, dożółtkowa czy inne. Czyli te dwie podstawowe drogi, metody hodowli. Natomiast jak wykrywamy wirusy? Albo bezpośrednio pod mikroskopem elektronowym, albo, no i tutaj te pozostałe testy, no z racji, że wszyscy przeżyliśmy pandemię, więc na pewno wszyscy słyszeli o różnych testach wykrywania wirusa SARS-CoV-2. Dwie grupy testów, testy immunologiczne i testy molekularne. Testy immunologiczne to te testy, które możemy cały czas jeszcze zakupić w aptekach. Teraz mamy jakieś testy combo, chyba się nazywają, które zawierają przeciwciała, już gotowe przeciwciała, combo akurat przeciwko SARS-CoV-2, grypie i bodajże przeciwko wirusowi RSV. To jest też taki wirus zapalenia dróg oddechowych. Bodajże właśnie syncytialne, z tego co pamiętam. Natomiast wcześniej no, były testy, które zawierały przeciwciała tylko no, przeciwko antygenom wirusa SARS-CoV-2. Ale też może być odwrotna sytuacja. Taki test może zawierać antygen i szukamy przeciwciał. Może być tak albo tak. Natomiast te, które używaliśmy czy też używamy w odniesieniu do SARS, zawierają już gotowe przeciwciała przeciwko białku wirusowemu. Też takiemu białku, które zostało na przykład wyrzucone, doszło do infekcji komórki, zostało wyrzucone na zewnątrz tej komórki, tak? Bo pamiętamy, że to już jest niepotrzebne, kapsyt czy osłonka ma tylko chronić wirusa przed środowiskiem zewnętrznym i
po wniknięciu do komórki docelowej to już jest wirusowi niepotrzebne, jest wyrzucane na zewnątrz. To jest ten moment też, kiedy my możemy poszukać takiego białka, właśnie wykonując test serologiczny. Albo oczywiście te bardziej dokładne testy molekularne, to jest ta grupa testów, gdzie Państwo być może mieliście okazję wykonywać, pójść do odpowiedniego punktu, gdzie był wykonywany wymaz z nosogardzieli. I na czym one polegają? Dlaczego one są bardziej dokładne? Bo tutaj już szukamy konkretnej sekwencji genów. W przypadku wirusa SARS, genów odpowiedzialnych za to, bodajże były właśnie za to białko glikoproteinowe na powierzchni korony. Czyli one już są bardzo, bardzo dokładne. Szukamy konkretnych genów, sekwencji genów takiego czy innego wirusa w materiale pobranym od chorego. No i teraz, no, z jakimi wirusami możemy mieć do czynienia w żywności? Wirusy te nazywane są pewną grupą wirusów i ogólnie nazywane są wirusami ostrego, zakaźnego, niebakteryjnego zapalenia żołądka i jelit, czyli gastroenteritis. Właściwie te trzy główne cały czas, już od wielu lat, trzy wirusy czy grupy wirusów. Jest to wirus zapalenia wątroby hepatitis A, wirusy Norwalk należące do norowirusów oraz rotawirusy. I tutaj też trzeba nadmienić, że w przypadku zatruć wirusowych mamy zawsze do czynienia z mniejszą bądź większą epidemią. W odróżnieniu od bakteryjnych zatruć pokarmowych, gdzie czasami możemy mieć do czynienia z jakimiś pojedynczymi przypadkami zatruć. I też należy powiedzieć, że oficjalnie od 2005 roku to wirusy są główną przyczyną zatruć pokarmowych. No na pewno właśnie jest to związane z tą ilością przypadków, bo tak jak już wcześniej wspomniałam, to mniejsza bądź większa epidemia zawsze. I ja pokrótce omówię te trzy wirusy. Calciviridae, do których należy, znaczy właśnie, nie zapisałam zmiany. Calciviridae to niedokładnie znaczy to samo co norowirusy. Norowirusy należą do rodziny Calciviridae. A tym takim najważniejszym jest wirus Norwalk. Tutaj akurat bardzo często jest to nazwa gatunku, bardzo często nazwa gatunku również na przykład wiąże się z pierwszym miejscem wyizolowania danego wirusa. I akurat wirus Norwalk został wyizolowany w roku 1968 w Norwalk w stanie Ohio w Stanach Zjednoczonych, dlatego że wirusy Norwalk, tak jak tutaj Państwo widzicie, są główną przyczyną zatruć pokarmowych w Stanach Zjednoczonych. Na co tutaj proszę zwrócić uwagę. Krótki czas inkubacji choroby, czyli od wniknięcia wirusów do pierwszych objawów, 18 do 2 dni, do 48 godzin, to jest dość krótki okres. W przypadku bakteryjnych zatruć mamy o wiele krótsze, o wiele dłuższe okresy. Najkrótszy jest w przypadku zatrucia enterotoksyną gronkowcową, ale to tutaj ten mechanizm jest nieco inny, bo tutaj toksyna powoduje zatrucie, to może być nawet kilka godzin, a w przypadku innych bakterii jest to czas o wiele dłuższy. Tutaj mamy maksymalnie 2 dni czas inkubacji, czyli to jest charakterystyczne dla wirusowych zatruć pokarmowych. Kolejna rzecz. Są to zatrucia oralno-fekalne. A więc też nie zachowanie higieny, oczywiście człowiek, tak jak tutaj zresztą Państwo macie napisane, wydala skałem 100 bilionów takich cząstek wirusowych, czyli wirionów w 1 gramie kału. Także to jest ogromne skażenie środowiska.
Ale też trzeba powiedzieć, że jak statystyki podają, około 30% zakażonych na przykład tym wirusem przechodzi to zakażenie bezobjawowo, a wydala cząstki wirusowe, tak? W podobnej ilości. Także generalnie, no, tak jak to bywa z wirusami, a właśnie, i co też jest w przypadku tego wirusa bardzo istotne, tylko 10 tych cząstek wirusowych do 100 maksymalnie może spowodować już zatrucie. Czyli człowiek wydala bilion w gramie, a 10 już może spowodować zatrucie u innego człowieka. Jako źródło zatruć wymienia się skażoną wodę. Skażona woda to zawsze są wymieniane owoce morza pochodzące z takiej skażonej wody. W przypadku wszystkich wirusów tutaj omawianych, czyli tych wirusów zatrucia pokarmowego, zawsze wymieniane są owoce morza, głównie ostrygi. Oczywiście najbardziej niebezpieczne te spożywane na surowo. No, jest to coraz bardziej popularna forma żywności, na przykład sushi, które też może zawierać surowe ryby. No, pod względem mikrobiologicznym jest to bardzo niebezpieczna żywność, bo tak naprawdę w ogóle ryby czy owoce morza jest to najszybciej psująca się grupa żywności. I tak naprawdę najbardziej bezpieczne są świeże, no, niemalże wyłowione tuż z wody i już przyrządzone natychmiast. To jest najbezpieczniejsza forma. No, do nas są, znaczy nawet przylatują, nie są przywożone samochodami, tylko do nas są przywożone samolotem z dalekich odległości. Mówię tu o świeżych, no co innego mrożone, no to już jest pewien rodzaj zabezpieczenia. No i czasami możecie z Państwo na przykład spotkać gdzieś w różnych restauracjach takie hasło reklamowe: w czwartek świeże mule, bo chyba cały czas jest tylko w czwartek przylatuje samolot właśnie, czy samoloty z tymi świeżymi owocami morza. No i tylko oczywiście trzeba mieć nadzieję, że w danej restauracji mamy podane owoce morza z tego czwartku, a nie z poprzedniego. Także świeże owoce morza spożywane na surowo, czy ryby świeże spożywane na surowo, są obarczone ogromnym ryzykiem mikrobiologicznym związanym właśnie głównie z wirusowymi zatruciami pokarmowymi. Co tutaj jeszcze? Może przejdę do następnego wirusa. Reowirusy, gdzie głównym takim przykładem reowirusa są rotawirusy. No i teraz tak, znaczy tak, inkubacja, czas inkubacji bardzo podobny. Wrażliwość, o chyba, przepraszam, że się cofnę, ale chyba nie było tutaj, a jest, było, na to nie zwróciłam uwagi tylko. Stosowana normalnie obróbka cieplna jest skutecznym sposobem jego eliminacji, tak? Czyli tutaj, jak już wcześniej wspomniałam, 65 do 70 stopni jest to taka temperatura, która powinna zinaktywować te cząstki wirusowe obecne w żywności. Podobnie rzecz się ma w przypadku rotawirusów, czyli podobna również temperatura inaktywacji, podobny czas inkubacji choroby, również podobne źródła zatruć. Tutaj tylko chciałabym zwrócić uwagę, że w odróżnieniu od wirusa Norwalk, ten wirus może również, jak wykazały badania, przenosić się, co może być dziwne, ale przenosić się nie tylko drogą oralno-fekalną, ale również drogą oddechową. I teraz tak, zawsze w książkach mamy taką informację, że to jest rotawirusy są główną przyczyną zatruć pokarmowych u dzieci. To jest prawda, że u dzieci, natomiast nie do końca prawdą jest, że tylko u dzieci. Otóż dzieci generalnie bardzo źle i szybko reagują na zatrucia wirusowe.
bo oczywiście głównym objawem zatruć są bardzo silne biegunki, też wymioty, może być też lekka gorączka, ale przede wszystkim bardzo silne biegunki. No to jak są silne biegunki, to oczywiście może dojść do odwodnienia, utraty elektrolitów i u dzieci to następuje bardzo szybko. Dlatego też dzieci w wyniku zatruć pokarmowych wirusowych bardzo często znajdują się w szpitalach, gdzie po prostu są tylko nawadniane, ale no gdzieś tam te przypadki są zanotowane w statystyce, tak? Na przykład natomiast dorośli, po pierwsze, nie ma tak ostrego przebiegu. Też oczywiście występują biegunki, ale nie tak ostro jak u dzieci. A poza tym dorośli no, są świadomi, tak, że trzeba się nawodnić, trzeba wziąć elektrolity. No i w sklepach oczywiście mamy różnego rodzaju preparaty, które hamują biegunki. Chociaż tutaj też chciałabym nadmienić, że zawsze trzeba pamiętać o tym, że biegunka jest sposobem pozbycia się wirusów z naszego organizmu. Tak? Więc tutaj też trzeba zachować no, taki rozsądek, czyli nie przy pierwszym incydencie biegunki od razu sięgać po stoperan czy jakiś tam inny preparat. No tylko tak, no poczekać, tak? No sam to już każdy musi sam ocenić, tak? Jeżeli te biegunki są intensywne, pojawiła się druga, zaraz trzecia, albo coś zjem, albo wypiję i od razu mam biegunkę, no to już oznacza, że rzeczywiście sytuacja jest groźna i nie ma co ryzykować. No i trzeba doprowadzić do jak najszybszego zahamowania tej biegunki. Także no to jakby trzeba tutaj wyważyć. Czyli prawdopodobnie dorośli równie często przychodzą zatrucia rotawirusowe, a już na pewno rotawirusy u dorosłych są przyczyną tak zwanych biegunek podróżnych. To jest taka nazwa ogólna zatruć pokarmowych, których przyczyną może być tak naprawdę każdy patogen jelitowy, w tym również wirusy, te o których tutaj mówię. Ale zazwyczaj jest to związane z no, udaniem się gdzieś na dalekie wakacje, daleko od naszej szerokości geograficznej, w której żyjemy, nie wiem, Azja, Afryka, gdzie stykamy się z nowymi szczepami nawet tych samych bakterii czy wirusów, na które nasz układ odpornościowy nie jest odporny, no i reaguje zatruciem pokarmowym. Dlatego tak istotne jest, aby właśnie wtedy już no, wybitną uwagę zwracać na higienę, oczywiście, no ale na przykład też pamiętać o tym, no, jakie jest źródło wody, z której korzystamy. Także też są takie zalecenia, aby nie wiem, myć zęby, ale nie z wodą z kranu, tylko wodą butelkowaną. Nie zamawiać w restauracjach wody z lodem, no bo nie wiadomo z jakiej wody jest zrobiony ten lód, bo pamiętajmy, że wirusy, ich naturalnym tak naprawdę środowiskiem bytowania jest przecież woda. No i przejdziemy teraz do ostatniego wirusa, który może być przyczyną epidemii. Wirus ten należy do pikorna wirusów. Do pikorna wirusów też należą wirusy koksaki czy echo, ale ja tutaj chciałabym się skupić na wirusie hepatitis A, czyli wirusie zapalenia wątroby typu A. Wirus ten często też jest nazywany wirusem żółtaczki zakaźnej. I należy do takiej grupy chorób, które nazywamy chorobą brudnych rąk. Oczywiście mamy też innego rodzaju wirusy zapalenia wątroby, należące do innych rodzin. Jest to wirus zapalenia wątroby typu B, C, jest też D, jest też E. Zresztą E też może być przenoszony przez żywność. Najbardziej wrażliwe są właśnie na wirus E kobiety w ciąży, ale jednak te główne przypadki zatruć pokarmowych powoduje właśnie wirus zapalenia wątroby typu A. Czym one się różnią? Oprócz oczywiście systematyki.
Wirus zapalenia wątroby typu A w odróżnieniu od wirusów zapalenia wątroby typu B i C nie daje nam choroby przewlekłej, nie powoduje, a mogą powodować go te pozostałe wirusy, nie powoduje pierwotnych zmian nowotworowych, nie powoduje marskości wątroby. Czyli no jest, no powiedzmy, bardziej bezpieczny, chociaż oczywiście no, jego komórkami docelowymi są hepatocyty, czyli komórki wątroby, podobnie jak wszystkich innych wirusów zapalenia wątroby. Czyli no właśnie tutaj mamy tę wysoką specyficzność, jeżeli chodzi o receptory. Czyli receptory dla tego wirusa znajdują się tylko na powierzchni komórek wątroby. Czym różni się z kolei akurat ten wirus od pozostałych, które wymieniałam, czyli na przykład wirusa Norwalk czy rotawirusów? Tutaj jest to zaznaczone grubszą czcionką. Proszę zwrócić uwagę, długi czas inkubacji. W przypadku poprzednich wirusów było to jeden, maksymalnie dwa dni. Tu mamy średnio miesiąc, ale co też jest istotne, zanim pojawią się objawy u chorego, przez około 10 dni wcześniej już może on wydalać tego wirusa ze swojego organizmu, czyli może zakażać. I ostatni punkt, proszę zwrócić uwagę, naprawdę dość drastyczne warunki potrzebne do inaktywacji tego wirusa w żywności. To jest aż 90 stopni przez 90 sekund. Także to są naprawdę dość drastyczne warunki, nawet jeżeli chodzi o warunki pasteryzacji. Właściwie, jeszcze czynniki przeciwwirusowe, których oczywiście nie ma potrzeby stosować w przypadku zatruć pokarmowych wirusowych. Tak naprawdę tych czynników nie jest za dużo, bo wszyscy na pewno Państwo wiecie, że no, są ogromne trudności. Generalnie no, nie leczy się chorób wirusowych. Na bakterie mamy antybiotyki, no tutaj tak naprawdę leków nie ma. No czasami są pewne leki, które mają blokować, których celem blokowanie jest tych poszczególnych etapów cyklu życiowego wirusa. Czyli na przykład albo blokują adsorpcję, a konkretnie są to takie białka, i to jest dość duża nadzieja, jest wiele badań robionych właśnie w tym kierunku, czyli tworzenie takich białek, analogów, czyli takich samych jak białka, które są receptorami na komórce docelowej, żeby one blokowały te białka przyczepności, tak, na powierzchni wirusa. Jeżeli one będą zablokowane, no to wtedy wirus już nie ulegnie adsorpcji do komórki docelowej. Albo leki, które blokują replikację genomu, albo tworzenie białek strukturalnych. Także w sumie tych leków jest niewiele. Raczej można przyjąć, że no są ogromne trudności z leczeniem chorób wirusowych, a już na pewno zatruć pokarmowych nie leczy się niczym, po prostu się nawadnia, podaje wodę, płyny, elektrolity. I teraz kilka słów na temat koronawirusów. Tutaj tylko chciałabym wspomnieć, koronawirusy w odróżnieniu od wirusów zatruć pokarmowych, które są bezosłonkowe i są wirusami też RNA, to są wirusy RNA, ale już osłonkowe z tą charakterystyczną koroną. Natomiast może warto wspomnieć, że rinowirusy, taka inna grupa wirusów, to rinowirusy i koronawirusy to tak zwane wirusy przeziębienia. Natomiast specjalną grupą koronawirusów są tak zwane koronawirusy odzwierzęce, czyli głównie wirusy SARS, mamy też wirusy MERS,
ale wirusy MERS właściwie dotyczą tylko Półwyspu Arabskiego. Podobne objawy jak SARS, ale dotyczą tylko przypadki właściwie głównie mamy do czynienia z przypadkami na Półwyspie Arabskim. Głównie z tego powodu, że rezerwuarem są wielbłądy. No więc dlatego to jest głównie Półwysep Arabski. Natomiast jeżeli chodzi o wirusa SARS, no to tutaj różne rezerwuary od zwierzęce były podawane, fretki, szopy czy nietoperze. Natomiast jest to na pewno wirus od zwierzęcy. Przenosi się drogą kropelkową, ale również ze śliną, ale również poprzez ten bezpośredni kontakt z różnymi powierzchniami skażonymi przez chorego. Natomiast plus jest taki, bo jest to wirus osłonkowy, a tak jak już powiedziałam, wszystkie wirusy osłonkowe są o wiele bardziej wrażliwe na środowisko zewnętrzne. Obserwowaliśmy to od 2020 roku, że zawsze wraz z wakacjami no, krzywa zachorowań malała. No, jest to głównie spowodowane tym, że wirusy te są wrażliwe na przykład na promieniowanie UV i na nagrzane powierzchnie przez słońce, czyli generalnie jeżeli chodzi o zamknięte powierzchnie, pomieszczenia, on przenosił się tak samo, z równą intensywnością. Natomiast po prostu było go mniej w środowisku zewnętrznym. Tak? No więc dlatego zawsze ta krzywa epidemiczna malała latem. Co jest receptorem komórkowym? Tutaj proszę zwrócić uwagę, nie tylko komórki układu oddechowego, ale również komórki jelita cienkiego, stąd też około 30%, głównie w przypadku delty, to pierwsze objawy właśnie ze strony przewodu pokarmowego, które były mylone z zatruciem pokarmowym, czy też śródbłonek naczyń krwionośnych. I jeszcze proszono mnie, abym nieco wspomniała na temat afrykańskiego pomoru świń. Jest to choroba, która jest powodowana przez wirus afrykańskiego pomoru świń. Jest to wirus z kolei DNA osłonkowy, sześcienny. Natomiast od tego chciałam zacząć, że ludzie nie są wrażliwi na zakażenie tym wirusem, czyli nie jest on dla naszego zdrowia i życia niebezpieczny, ale oczywiście jest niebezpieczny dla zwierząt hodowlanych, konkretnie dla świń hodowanych w gospodarstwach. Choroba się wywodzi z Afryki. Pierwsze przypadki miały miejsce w Kenii w roku 1910. U nas w Polsce pierwsze przypadki wykryto w lutym 2014 roku. Natomiast na początku czerwca główny inspektor weterynarii ogłosił, że Polska już jest wolna właśnie od tej choroby. Także to już jest dobra informacja. Źródłem zakażenia są właściwie dla świń, tak naprawdę dokładnie rzecz ujmując, chore dziki. Czas inkubacji to około 15 dni. No, śmiertelność właściwie tutaj wynosi 100%. No i jest to wirus, który jest bardzo odporny i na temperaturę, i na wędzenie, i na różne procesy gnilne, i na gotowanie, i na wysychanie. Może przeżyć bardzo długo w mrożonym mięsie, w suszonym, w wędzonym. Dlatego po prostu absolutnie zwierzęta chore muszą być no, niestety zabite i spalone. A rozprzestrzenianie jest bardzo łatwe. No, zresztą często jak z różnymi chorobami wirusowymi. Także nie tylko przez właśnie ten bezpośredni kontakt świni gospodarskiej z dzikiem, ale również poprzez skażony sprzęt, narzędzia, poprzez różne inne zwierzęta, które na przykład gdzieś na swoich łapach przyniosą do gospodarstwa właśnie tego wirusa.
przez skażoną paszę, wodę, także to wszystko, także nie tylko ten bezpośredni kontakt z chorym dzikiem. No i teraz jakie są podejmowane działania zgodnie z tutaj podaną ustawą i rozporządzeniem? To co już wspomniałam, no wszystkie świnie muszą być zabite, spalone, zniszczone zwłoki, czyli właściwie one są palone głównie, jak również zniszczeniu muszą ulec wszystkie produkty pozyskane od tych świń, ale też i przedmioty, które miały kontakt, w tym również pasze. Jeżeli nie mogą być odkażone, gospodarstwo musi być poddane oczyszczaniu i dezynfekcji. Co więcej, to jest napisane tutaj w tym następnym punkcie, około 40 dni od tej ostatnich zabiegów oczyszczania i dezynfekcji nie mogą być umieszczone w świnie w takim gospodarstwie. Ale jeszcze wokół tego ogniska zapalnego jest zaznaczany obszar zapowietrzony i zagrożony. Zapowietrzony 3 km wokół, a zagrożony 7 od zapowietrzonego, tak to rozumiem, poza obszar zapowietrzony, więc w sumie 10 od tego epicentrum. No i tam obowiązują specjalne nakazy, zakazy, między innymi jest to taki specjalny nadzór inspekcji weterynaryjnej nad stanem zdrowia świń w tych obszarach. To wszystko, proszę Państwa, także dziękuję bardzo za uwagę i naprawdę zapraszam na stacjonarne nasze spotkania, które pamiętam były cudowne. Także dziękuję bardzo. Ja również dziękuję bardzo Pani doktor za przedstawienie tego ciekawego, trudnego, ale pani tak ekspresyjnie tłumaczyła, jak te wirusy się dostają, czy rozmnażają, że myślę, że nie stanowią się, że będą wirusy zagadki dla państwa i będą sobie państwo zdawali sprawę, że żywność to nie tylko potencjalne źródło zatruć bakteryjnych, ale również niektóre wirusy zawarte w żywności mogą też stanowić zagrożenie dla zdrowia. I chciałam zapytać, czy jakieś pytanie, może pani będzie, czy może ktoś z naszych internautów chciałby zadać pytanie pani doktor? Nie ma pytań, a szkoda, bo myślę, że też można by tutaj niekoniecznie wirusy zapytać panią doktor o wirusy przenoszone drogą pokarmów, bo pani jest tutaj naprawdę źródłem, kopalnią wiedzy na temat mikrobiologii. Na temat wszystkich wirusów. Także to ewentualnie na przyszłość, gdyby mieli państwo jakieś propozycje tematów właśnie, czy dotyczących mikrobiologii, ale już wszystkich tematów związanych z żywieniem, z ogólnie pojętym wartością odżywczą produktów, rodzajem produktów, nowych może produktów, prawda, żywnościowych, które pojawiają się na rynku, co prawda na temat alternatywnych źródeł białek, wykład już w tym semestrze był, czy dietetyki, czy innych zagadnień dotyczących na przykład rynku żywności, jakiś w tym aspekcie żywności, żywienia, to bardzo proszę o zamieszczanie takich propozycji pod właśnie wykładem na kanale YouTube Wszechnicy. I oczywiście przyłączam się do zaproszenia pani doktor, bo ubiegła mnie, żeby państwo od października, kiedy ruszy kolejny cykl wykładów Wszechnicy, stacjonarnie, tradycyjnie tutaj u nas na uczelni w auli drugiej, budynku 32 na nowym kampusie z GGW, żebyście państwo zagościli tutaj u nas i wykorzystali właśnie też tutaj możliwość kontaktu z pracownikami Instytutu, którzy podzielą się wiedzą dotyczącą. Ale też kontaktu ze sobą, bo tak, ja bardzo często obserwowałam osoby, te bardzo często przychodziły te same osoby, które miały możliwość spotkania się, później zostawali długo przed budynkiem, rozmawiali, gdzieś szli do kawiarni. To naprawdę to jest cudowne, takie spotkania, także naprawdę zachęcamy. Także dziękuję bardzo serdecznie, dziękuję pani doktor jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia i wygłoszenie tego wykładu. Państwu, którzy zrealizowali
realizowali pani Marii, panu Jackowi, panu Kamilowi, którzy jak zwykle stanęli na wysokości tak, zadania. Ja też bym bardzo dziękuję. I tutaj przekazywali ten wykład dla państwa internautów. I zapraszam po wakacjach, życząc właśnie udanego urlopu, bezpiecznego urlopu właśnie w październiku, w trzecią środę października, tu do nas na uczelnię, na kolejny wykład Wszechnicy Żywieniowej. Dziękuję również.